witamy w latach 80. Były to lata młodości waszych mam. Witam w Make Up in the City. Woo! Wham, trochę. Dobry kochani, to jest nowy odcinek Make Up in the City. Bardzo szczególna okazja, bo jest ze mną duet o matko i córko. Wow. Tak, tak, to my. Ja jestem mama Kasia, to jest moja córka. Paulina. Kochani, dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo przeniesiemy się w sentymentalną podróż do lat 80. Trochę nam poopowiadasz o tych latach 80. No tak, ja pamiętam te lata. Byłam wprawdzie wtedy dzieckiem, no ale coś tam pamiętam. Pamiętam teledyski, pamiętam seriale, Dynastię oglądałam. Ja też oglądałam. A ja nie. Tak, tak, bo ciebie jeszcze nie było na świecie. Jestem młoda. Ale pamiętam też dziewczyny, które w tych teledyskach występowały. One miały takie fryzury jak Paulina. Pamiętam Whitney Houston, pamiętam Madonnę, Cyndi Lauper. Taki piękny, kolorowy ptak, prawda? Piękny, kolorowy makijaż. I dzisiaj właśnie taki mam zamiar zrobić. Zrobię tobie taki makijaż. Co ty na to? To dobrze, bo poczuję się jak moja mama w latach swojej młodości. Dzień nie, matki! Żeby teraz, dzień matki! Nie, żeby teraz nie była młoda. Słuchaj, a na co ty masz ochotkę? Na ja też bym chciała, byś mnie pomalował. Chciałabym być pomalowana w stylu lat 80. Tak, żebym wyglądała tak naprawdę młodzieżowo. Ale z nutą nowoczesności. Tak. Okej, okay, tak, dobra. Tak. Słuchajcie, zabieram was do mojego make-up roomu over there. Tak? Właśnie tam? No i co? Idziemy. Make it happen. Gotowe na piękne makijaże? No jasne. Inspirowane latami 80. Tak, tak, tak. Słuchajcie, to będą naprawdę piękne makijaże, tylko one będą w dwóch wydaniach. Tak naprawdę technika będzie podobna, tylko kolory będą różne. U ciebie troszeczkę delikatniejsze, ale generalnie technika będzie bardzo, bardzo podobna, więc będziesz mogła podpatrywać i robić dokładnie te same ruchy, tylko w nieco innej kolorystyce. Okay. Dobrze. Słuchajcie, a... Oh, sorry. Sorry, Madonna. Więc tak, a propos podkładów. Mam już buzię przygotowaną. U ciebie zastosowałem podkład Fit Me, żeby delikatnie zmatowić cerę, wyrównać ją, żeby po prostu była taka lekkość, ale żeby był mat, prawda? Tak. Korektor Fit Me i puder Fit Me, czyli cała gama Fit Me załatwiona. U ciebie zastosowałem Affiniton. Affiniton dlatego, że jest nawilżający, się bardzo dobrze dopasowuje do cery. Oraz oczywiście korektor Affiniton. Mhm. I mamy sprawę załatwioną, mamy pięknie wygładzoną buzię, tak czy nie? Tak. Teraz możemy przejść do konturowania buzi. Mhm. Jak pamiętacie, w latach 80. przede wszystkim używano róży do policzków. Tak. Bardzo dużo róży. Ja nie pamiętam. Który ci najbardziej podoba? Nie kusi, żeby użyć tego. No, będzie mi pasował do garnituru. Ale wiem, że bardziej byś wolała ten. Twoje serce jest bliżej chyba tego, co? No chyba tak. Dobrze, to użyjemy tego różu. Proszę o ładny uśmiech. I tutaj po prostu, o, tutaj pięknie nakładamy, żeby nam się rumieniec ładny pojawił. To bardzo ładnie odmładza też cerę, prawda? Tak, tak. Stosujesz róż, czy raczej bronzer na co dzień? Tak, stosuję. Bardzo dobrze. Dla ciebie. Ten sam. Ten sam. Tak, weźmy ten sam, nie chcemy przesadzić. Podzielimy się, mamy okay. Tutaj jeden master blush, a musimy się dzielić. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. A, jeździsz, ja robię tobie jedną połowę. Przepraszam. Dobrze, uśmiech. I nakładamy róż na policzki, czyli robimy taki młodzieńczy, piękny rumieniec. Więc tak, jeśli przesadziłaś troszeczkę z różem. Okej. Okay. Tak się zdarzyło. No, troszkę. Troszkę tutaj. Jeśli tak się zdarzyło, to bierzesz sobie po prostu puder i rozblendowujesz to miejsce, gdzie chcesz, żeby ten róż był delikatniejszy, prawda? Czyli tutaj i odrobinę tutaj. Ładnie, ale wiesz co, u ciebie też jednak rozblenduje trochę ten róż, okej? Okay? Blenduj. Może sama chcesz rozblendować? Mogę spróbować. Dobra. Tylko oczywiście nie na środku, tylko tutaj na tych granicach. Okej. Okay. Żeby wyłagodzić ten róż. Och, to my obie mamy takie bardzo tendencje. Chcę poczuć w tych mamy Master Chrome i Master Holographic, tak? Czyli bardzo mocne holograficzne światło i rozświetlacz Master Chrome w takim różowym złocie. Mhm. Zastosujemy je oba. Oczepujemy delikatnie, żeby nie za dużo. I kładziemy sobie tutaj dokładnie w tym miejscu. Raz, proszę. Weź tam podkradnij trochę, mamie, co się czaisz. Za mało, za dużo, tak. Popatrzmy w lustro. Ładnie, jest ładnie. Dobra, to teraz przechodzimy do Master Holographic. To jest już... Wyższe szkło jazdy? Nie, to jest dokładnie... Dobra, zróbmy dokładnie to samo. Ja wam pokażę. Nakładamy sobie to światło dokładnie w tym samym miejscu. To jest bardziej holograficzne, tak?
Ale słuchajcie, możemy sobie na to pozwolić, jeszcze więcej światła, w ogóle się nie czaimy. Raz, dwa, teraz proszę zrób ty. Pomóż mi. Jezu, zrób to samo, co zrobiłaś wcześniej, zapraszam. To nic trudnego, słuchaj, ty się musisz uczyć. Mhm. Nie rozświetlamy tylko kości policzkowych, rozświetlamy też inne części twarzy. Czyli tak, grzbiet nosa. Tak. Lubisz czy nie lubisz? Kocham. Dobrze. Łuk kupidyna. I możemy sobie również rozświetlić kąciki oczu. Mama patrzy, mama dostaje pędzelek i mama robi to samo. Moje drogie, przechodzimy do makijażu oczu. Kolor tatu. Wow. Dwa kolory. Dla ciebie będzie ten turkusowy. Piękny. Tak wygląda. Proszę bardzo. Dziękuję. A dla ciebie wybrałem delikatny, nudowy, ale połączymy go z rozświetlonymi cieniami, więc będzie pięknie. Okej. Okay. Chcemy dużo tego turkusu, naprawdę dużo tego turkusu. Sprawdź tylko, czy jest okej. Okay. Pięknie. Rozcierasz, zamknij oczko. Rozcierasz, wow. Rozcierasz do zewnątrz, pamiętaj, żeby osiągnąć takie ładne rozdymienie, czyli tak naprawdę blendujesz. Okej. Pokaż. No właściwie nigdy wcześniej nie używałam cieni w kremie? Cieni w kremie. One są super jako same w sobie, ale też są super jako baza pod cienie suche z paletki. No elegancko. Pięknie, 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 ślicznie. Jest cudownie wręcz. Dobra, słuchaj, teraz chciałbym, żebyś sobie zaaplikowała kredkę Color Show w podobnym odcieniu w dolnej linii i też ją będziemy blendować, dobrze? Dobrze, ale mam pod rzęsami, tak? Tak. Dobrze. Dla ciebie przygotowałem paletkę The Nudes. Okay. Piękną. Takie kolory. Piękne brąz. Ty lubisz brązy, ja co? Ja lubię. Dostajesz dwa nowe pędzelki. Raz, dwa. To sobie odłożę. Będziemy sobie rozświetlać tym najjaśniejszym złotem. Czyli zamykamy oczko i to złoto nakładamy na ruchomą powiekę. Czemu ty w środku rysujesz? No to ładnie wygląda. Super, ja też mi się podoba. Bardzo pięknie. Ładnie, no. Dobra, okej. Okay. I teraz, moja kochana, bierzemy sobie taki pędzelek, do góry oczko i blendujemy tą kredkę. A co tu się stało? Co się stało? No pięknie się stało. Cudownie. Słuchaj, jeszcze sobie dołożę na palec, jeszcze mocniejszy pigment, brąz. Okay. Brązem będziemy sobie konturować oko w zagięciu, tak? Będziemy sobie ładnie konturować oko. Ja zrobię jedno, ty zrobisz oczywiście drugie. Oczywiście. Czyli tak, nabieramy na pędzelek, ostukujemy troszeczkę na ręce, żeby tak. Nie było nadmiaru. Zamykamy oko i konturujemy w załamanie. Ja sobie już od razu rozblendowałem, proszę bardzo. I teraz przechodzimy u ciebie do paletki The Rock Nudes, która wygląda tak. The Rock Nudes. Okej, okay. I tutaj użyjemy sobie cienia tego niebieskiego, dobra? A użyjemy go, żeby sobie wykonturować oczywiście oko w załamaniu. Moja kochana, czego nam brakuje jeszcze? Brakuje nam światła. Mi jeszcze brakuje światła. Mhm. Więc bierzemy sobie ten najjaśniejszy cień z palety i rozświetlamy jeszcze bardziej kąciki oczu oraz półki brwiowe. Tutaj. Przechodzimy do paletki Urban Light. A, dobra. Tak wygląda. I tutaj użyjemy tego fioletu. Ten fiolet nałożymy sobie dokładnie tutaj. Pięknie to przechodzi, powiem ci. Tak, bardzo ładnie to wygląda. Widzisz, mama chwali, to znaczy, że jest dobrze. Ja bym chciała, żebyś jeszcze na dolną powiekę nałożyła odrobinkę, podkreślmy sobie dolną powiekę, odrobinkę tego brązu. Okay. Dobra? I też nałóż, a potem delikatnie rozblenduj i oczywiście ku górze. Teraz chciałbym u ciebie w kąciku oka jeszcze użyć tego cienia, mocno napigmentowanego, takiego w delikatnym różu. Chcesz? Chcesz. Kładziemy sobie w kąciku
i rozcieramy troszeczkę na ten turkusowy, żeby się ładnie połączyły. W dolnym kąciku też nakładamy, żeby się to ładnie nam błysnęło. Mocno. Co tam grzebiesz? Wiesz, to tam włosek z pędzelka. Dobrze, dobrze. Cieniutkim pędzelkiem biorę sobie już ciemniejszy cień. Taki. I teraz delikatnie w kącik oka jeszcze wyciągam tym ciemniejszym, żeby nam się zrobiło takie bardziej kocie. Lash Sensational, proszę bardzo. Ładnie tuszujemy rzęs, a my sobie w tym czasie podkreślimy jeszcze linię rzęs, ładnie, żeby wyciągnąć oko. Lubię podkreślić linię rzęs. I do tego weźmiemy ten ciemniejszy brązot na to. Tak, tak. A pomieszam go z tym. Tak, ja mam kolorową rękę, jak unikorn. Dobrze, zamykamy oczko i w linii rzęs aplikujemy sobie ten ciemniejszy cień i wyciągamy ku górze oczywiście. Nie robimy graficznej linii, kreski taką rozblendowaną. Proszę bardzo, zobacz, ładnie? Ładniej? Lepiej? Lepiej, ale mocniej. Mocniej chcesz jeszcze? Co ty dostajesz na Dzień Matki? Kiedyś dostałam od Pauliny pudełko, w którym były karteczki, na których były napisane różne czynności. Na przykład odkurzę, na przykład pozmywam naczynia. I była tam też taka karteczka, dam ci święty spokój. Ja wyszedłam wtedy w drugiej klasie podstawówki, więc dla mnie mycie naczyń i wynoszenie śmieci to była to jest hardcore, no. Tak, i ja wtedy, kiedy chciałam, żeby Paulina wykonała jakąś czynność bez burczenia, pod nosem, po prostu z uśmiechem na twarzy, dawałam jej karteczkę. Wspaniałe. Wspaniale, to jednak masz te pomysły niezłe. Do góry oczko. I tutaj w dolnej linii rzęs również sobie damy tego ciemniejszego, dobrze? Kasia. Tak jest. Teraz czego nam brakuje? No, wytuszowanych rzęs. I jeszcze brwi, ale najpierw rzęsy. Proszę. Dobra. Total Temptation. Maskara, która pachnie kokosami. Faktycznie. Daj pomachać. Moja droga, brow satin. Sama zrobisz brwi? Mogę zrobić. Podkreślić sama. Kredka z drugiej strony. Gąbeczka z pudrem. Ty w tym czasie zajmij się moją mamą. Właśnie. Pięknie, pięknie. Dobra, brwi. Dla ciebie przyszykowałem paletkę do brwi Master Brow. Jest to tak. Cień, wosk i rozświetlający cień. Pod łukiem brwiowym możemy sobie rozświetlić tym najjaśniejszym cieniem. Tym cieniem wyrysowujemy sobie linię, tak jak sobie chcemy. Tak na jak mamy ochotę. I'm ready. Poczekaj, dziubas, daj mi jeszcze chwilę. Wszystkie niesforne włoski tym woskiem sobie uporządkujemy. Co kombinujesz? Rozcieram. Dla ciebie, kochana, Superstay Matte Ink 05. Dla ciebie Superstay Matte Ink 10. I same sobie już robicie usta, kochane, same malujecie usta, ja tylko patrzę i podziwiam. Zróbcie to powoli, naprawdę są stałe, bo te pomadki naprawdę są super wytrzymałe, więc polecam idealnie obrysować sobie kontur, żeby potem nie było ścierania. Rozpraszasz mnie? A widzisz mnie? Dwa dni później. Dobra, kochany, i jak tam już? Czy jeszcze? Prawie, prawie. Dobra. Nie poganiam, nie poganiam. Pięknie. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję. Ślicznie, naprawdę. Jest taka laleczka. Pięknie. Słuchajcie, Jezu, wyglądacie ślicznie. Słuchajcie, dwa różne makijaże. Ty wyglądasz, jakbyś przeniosła się naprawdę w lata 80. I dobrze, o to chodziło. O to chodziło. Gratulacje. Piąteczka. Gratulacje do tego panu. Hamulce. I co, kochani, jak wam się podobał ten odcinek inspirowany latami 80? Dajcie nam znać.
komentarzach. Oczywiście. I nie bójcie się inspirować tymi latami 80. One są fajne. Pamiętajcie, że moda zawsze zatacza koło i zawsze będą powroty. I te lata nadal będą modne. Dobrze, kochani, słuchajcie. A, jeszcze zapomnieliśmy o jednym. Jeśli chcecie wiedzieć, którymi kosmetykami się malowaliśmy, to wszystkie znajdziecie w kartach u góry albo w opisach na dole, jak zawsze. A my już teraz, dziś jedziemy sobie, nie? Tak, ale najpierw musimy złożyć życzenia wszystkim mamom. Jak mogłem zapomnieć? Mamy. Mamy. Wszystkiego dobrego i oczywiście pociech ze swoich dzieci. I dużo, dużo miłości i zdrowia. Dokładnie. A my jedziemy dalej. To co, na disco? Na disco. Wszystko ponad disco. Ruszę.